wieczór. Przeraźliwy ziąb. Parszywa pogoda. I nie wiem, czy to przez to, czy przez tę całą bezczynność. Wiele miesięcy bezczynności. No produktywność zerowa. I nagle wpadł mi do głowy pomysł. Ot tak. I teraz uwaga, pełne skupienie. Bohater. Ekscentryczna, socjopatyczna jednostka, która żyje na marginesie społecznym. Taki wykolejony indywidualista, który ma wieczny problem z prawem. Bohater wielowymiarowy, nie żadna tam papierowa, tasiemcowa postać. Proszę mi o nim opowiedzieć. Historia dopiero się tworzy. Na razie skupiam się na nim, na jego pojmowaniu rzeczywistości. Musiałem w niego wniknąć, żeby zrozumieć. No, zachowania postaci muszą być realistyczne, rozumie pani? Każda reakcja, no absolutnie każda. No nie mogłem pozwolić na to, żeby scenariusz był niewiarygodny. No i zacząłem odtwarzać sceny. Żeby lepiej wniknąć w postać, zrozumieć ją i opisać emocje. Te prawdziwe emocje, nie jakieś tam wyimaginowane, to co jest w trzewiach, we wnętrzu postaci. Jakiś tam scenarzysta to może sobie siedzieć przy kominku i rozmyślać, jak dana postać zachowa się w takiej czy innej sytuacji. Ale proszę, no trzeba przeżyć, żeby pisać. No bądźmy profesjonalni. Chyba, że jakiś tam artysta pisze kolejny scenariusz do polskiej, romantycznej, szmiry komedyjki. Tak łatwo to panu przyszło? Nie. Długo się biłem z myślami. Nie mogłem zasnąć. Kiedyś przesadziłem z alkoholem. No i z prochami. Podjąłem decyzję, wziąłem płaszcz i wyszedłem z domu. Siema. Cześć. Wiktor. Okej. Co tam? Zimne piwko po pracy? Czy czekasz na kogoś? No co ty z jakiejś aplikacji randkowej jesteś? Jestem żonaty, wiesz? Uciekam przed dzieciakami tak naprawdę, posiedzieć tu chwilę w spokoju. To jest jedyny bar w mojej dzielnicy, gdzie mają dobre krafty. A tu się z tobą zgodzę. Bary w tym mieście zeszły na psy, jakby ich właściciele byli hyclami, a nie menadżerami z krwi i kości. A tu jeszcze panują stare, dobre zasady. No wiesz, dobre whisky, dobre żarcie. No i wpierdol komuś raz po raz ktoś spuści nad ranem. Tak dla zasady. Nie no, żartuję. I te kurczaki. Oj, człowieku, panierka nie do podrobienia. Częstuj się. Po co ci te okulary? O. Myślałem, że masz coś ze wzrokiem, sorry. Ale jasne, chętnie spróbuję, dzięki, no. Naprawdę dobre. A ty? Przed dzieciakami raczej nie uciekasz. Kumple zawiedli? Nie, to nie to. Ja po prostu lubię wiedzieć i widzieć więcej. Wnikliwa obserwacja jest podstawą w moim fachu. Kim jesteś? Piszę. W teatrze robię. Kreuję nową rzeczywistość. Elektryzuję masy. Kurwa, w teatrze? Elektryzuję masy. Teatralny Thomas Edison. Wiesz co, ja ze sztuką nie mam za wiele wspólnego. Do teatru mega ciężko mnie wyciągnąć. A ciężko wyciągnąć? Wcale. Tylko film i telewizja. Wystarczy. Wiesz czemu piszę? Bo wtedy czuję. Wtedy czuję, że żyję. A w życiu brak mi mocnych bodźców. Chcesz spróbować? Nie, narkotykom stanowcze, zdecydowane czasami nie, dzięki. Znaczy nie wiem, o co ci chodzi, bo siedzimy, pijemy, gadamy. No czuję, że żyję. Zaufaj mi. Coś ci pokażę, taką sztuczkę. No, koper, połóż dłoń. Koper. Nic ci nie zrobię, połóż tutaj dłoń. No chyba żartujesz, no co będę z tego miał? Zaufaj mi, przekonasz się. Kładź. Ahoj, przygoda. Dobra. Ale ostrożnie. Dobra.
Dobra, kurwa. I co, dobrze? Zwolni. Poczułeś to? Zwolni, słyszysz? Zwolni, rozumiesz? Mój dzień, zwolni! Kurwa! Pojebany jesteś. Na to się, kurwa, patrzę, zwoń po kogoś! No i wyszedłem. Taksówka czekała. Krótka piłka. Zobaczyłem, co chciałem i w długą. Nie wiem, czy próbuje mnie pan wplątać w swoją grę, czy jest pan szczery? Ja zawsze jestem szczery. No nie mam powodu nim nie być. Czego mam się obawiać? Czyjegoś zdania? No chyba nie bardzo. Zawsze pan taki pewny? Zawsze. I to dla dobra sztuki, mam rozumieć. Oczywiście. Coś panu powiem. Jest taka zasada, której warto się trzymać. Wolność człowieka kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka. Zna to pan? Znać znam. Ale? Sztuka wymaga poświęceń. Tworzącego. Też. Przebił pan rękę mężczyzny, który sztuką się nawet nie interesował, a co dopiero chciał się jej poświęcić. Niech to będzie nauczką, że warto. Jeszcze mi za to podziękuję. I pan co, wychodząc z baru, poczułem siłę. Taką wewnętrzną siłę na stworzenie bohatera, jakiego jeszcze nie było. Nigdy i nigdzie. Może to zabrzmieć zuchwale. Może tak. Poszedłem za ciosem. No i zaczęła się zabawa. Zabawa? A nie boi się pan, że mogę pana zgłosić na policję? Rozumiem, że ma pani niezbite dowody, tak? Przecież leczę się u pani, jestem świrem. Świadkowie się znajdą. Możemy przejść do rzeczy. Płacę pani za godzinę. Skończę i wtedy skwituje pani to wszystko. Tak, jak tylko pani sobie życzy. Możemy się tak umówić? Słucham. Widziałem ból. Czułem adrenalinę. Chciałem teraz odtworzyć sceny mniej inwazyjne, ale nie wiedziałem, czy dam radę, czy będę wystarczająco przekonujący. No dobra. Poszedłem do roboty. Zaczęło się niewinnie. Cześć, mała. O, cześć. Słuchaj, potrzebuję replikę pistoletu współczesnego. Oddam szybko. Okej. Okay. Wena wróciła? No. Dobra, poczekaj. Trzymaj. I nie popsuj. Dobra. Okej. Okay. Dawaj hajs, bo strzelę ci łeb. Szybko! Już! Już? Widzę, że kolega się filmów sensacyjnych naoglądał. Ale kiepski z ciebie aktor. Dobra. Kolego, w teatrze pracuję. To jest atrapa. Rolę ćwiczę. Nie dzwoń po policję. Na razie. Adios. Kiedy w nocy zobaczysz dwa jarzące się punkty.
Tak się bawisz? Gardzisz takim napiwkiem, słodka? Odporna jestem na takie zagrywki. Co, zaświecisz mi dwoma stubami, jestem twoja? Ja tylko doceniam sztukę. Jak artysta, artystka. No proszę, artysta. A jaka profesja, jeśli mogę spytać? Kreuję alternatywne światy. Tworzę nową rzeczywistość. Jak każdy artysta. Scenariusze piszę. Serio? Mm. Powiedz mi teraz, że będę częścią jednego z nich. A chciałabyś? Nie. Oj. Dobra, na przyszłość. Tak sobie z kobietami nie pogrywaj. A jak cię to kręci, to Olga da ci namiar na takie, co lubią, jak się im płaci. Wódkę proszę. I doliczyć panu do rachunku. Olga, daj panu namiar do Sary. Niech sobie ujrzy nasz scenarzysta. Na razie. Uważaj. Sara to ostra laska. Nie jednego już zagięła. No dobra. Będę pamiętał. Wyczuwa pan w sobie granice, które ciężko przekroczyć? Nawet dla dobra sztuki? Monopolowym nie wyszło. Pękł pan. Etyka czy strach przed konsekwencjami? Co było hamulcem? Nie, w ogóle nie myślałem o konsekwencjach. Raczej rozbawiło mnie to, jak śmiesznie musiałem wyglądać. No nie jestem złodziejem, no nie czuję tego. Czułem się bardziej jak aktor, który nie wie, co gra. Nie rozumie postaci ani motywu. No, takie kino klasy B. No i się posypało. No, w ogóle nie chciałem też tych pieniędzy. To była w ogóle słaba, nieprzemyślana akcja. No i dobrze się stało, że zrezygnowałem. Może na potrzeby kreacji wystarczyłaby jedna scena, a nie cały spektakl. Nie uznaję półśrodków. A co jeśli bohater postanowi zabić prezydenta? A o tym nie piszę. Jeszcze. Musi pan znaleźć złoty środek. Umiar. Umiar jest kluczem we wszystkim. Zacznijmy od długiego, dobrego snu, gorącej kąpieli. I wiem, że to trudne, ale musiałby pan ograniczyć alkohol. Myśleć trzeźwo. Trzeźwo działać, jeśli już mówimy o odtwarzaniu scen w pana życiu. Sztuka nie może narażać ani pana, ani innych na szkodę. Za dużo myślę teraz, żeby się zrelaksować. Napiszę, odtworzę wszystko i potem odpocznę. No, takie realia w sztuce, takie życie. Chce pan zmian? Tak, muszę się bardziej otworzyć. Ucieczka w narkotyki nie jest rozwiązaniem. Oj, tam w narkotyki. Głowę muszę mieć otwartą. Otwierają pan ze mną. Tak, dlatego tu jestem. Ale to nie wystarcza. Co pana wzrusza? Co powoduje smutek, strach? Piaf? Demarczyk? Te czarne anioły w muzyce? A kobiety, które robią z mężczyznami co tylko chcą? Taka Carmen. Tato mi rozczula, no rozpierdala wręcz, no głosy, muzyka. A w życiu? W moim życiu? Pana. Niczego się nie boję. Patrzę na panią i... Dobra, przejdźmy dalej. Przedstawię panu mój plan. Niech sobie pani przedstawia, co pani chce. Nie po to tu jestem. Ja mówię, pani słucha. W ogóle mam pomysł. Niech to będzie taki mały eksperyment. Możemy się na chwilę zamienić miejscami? Moje miejsce jest tutaj. Chcę przez chwilę poczuć to, co pani. No, chcę spojrzeć na tę naszą, nazwijmy to, terapię z innej perspektywy. No płacę pani za spotkania. Chyba tyle może pani dla mnie zrobić. Niech będzie. Proszę. Proszę mi opowiedzieć o pani traumach z dzieciństwa. No bo czyż nie są one przyczyną naszych późniejszych dewiacji, wypaczeń, schorzeń psychicznych? Może ojciec panią bił? Niedobrzy koledzy zamykali panią w szafie? A może stary sąsiad po siedemdziesiątce wkładał swojego sflaczołego kutasa w pani cudowne usta? No proszę dać mi coś. Jeden mały fragment, wystarczy. Jest pan niemożliwy. Trafiłem, co? Co pani czuła? Żal? Złość? Nienawiść? Muszę pana rozczarować.
Dobry dom, przyjemne dzieciństwo, kochające rodzice. Z moich historii pożytku nie będzie. Wystarczy. Ja się na terapii nie pisałam. Każdy ma jakieś demony, pani doktor. Demony moich pacjentów w zupełności mi wystarczą. Proszę mi wierzyć. Skoro tak... Znam cię. Ulżyło? Dobre zaskoczenie, co? Co to miało na celu? A jeszcze nie wiem, musiałbym uderzyć mocniej. Uszkodzić tą piękną wargę. Mogę? Zadawanie bólu sprawia panu największą satysfakcję? Przepraszam. Wiem. Przepraszam, poniosło mnie. Przesadziłem. Naprawdę przepraszam. Nie jestem sobą od dłuższego czasu. To chciała pani usłyszeć? Wiem. Nie musiałam, ale cieszę się, że pan to w końcu przyzna. No nie przyznaję, no. Mam chwilę słabości, jak każdy. Kawę? Poproszę. A wie pani co? Czy ja mogę zaproponować odrobinę dobrego alkoholu do tego espresso? Podbije smak. Ja podziękuję. No ale proszę, no dla towarzystwa, dla mnie. Dosłownie kilka kropel, jeśli to ma panu jakoś pomóc. Na zdrowie. Opowiem pani teraz o tak zwanej dziewczynie na telefon. Sara miała na imię. Sara, tak? To jak? Przechodzimy od razu do rzeczy? Lokum mam niedaleko stąd. Spokojnie. Najpierw porozmawiajmy. Chciałem cię lepiej poznać. No wiesz, nie jestem od tego, żeby cię zabawiać rozmową. Jak się domyślasz, to nie mój fach. Barman dał ci na mnie namiar? Tak. No właściwie jak jedna piosenkarka. To musiało się nieźle wkurwić. Ona tylko śpiewa, nic więcej. Ale często ją mylą z dziewczynami do rozrywki. Ale to nie ta ranka. Ta artystka. A ty się za taką nie masz? Za jaką? No za artystkę. Ze sztuką niewiele mam wspólnego. Ale moje możliwości można podciągnąć pod artyzm. Pokaż. Odważnie. To ile, żeby przekonać się w całości? W końcu widzę konkret. No po to tu przyszłaś, więc? Nie. Chciałeś rozmawiać. Słucham. W końcu to ty dyktujesz warunki. Masz mnie za wariata? A mam powód? To ja pytam. Daj mi 10 tysięcy za to spotkanie, a uznam cię za niezłego świra. To słabo się cenisz. 10 tysięcy? Takie nieosiągalne? Za rozmowę? A chociażby. Widzę, na Rockefellera trafiłam. Wykaż się, to dostaniesz. Okej. Okay. Widzę, że marnujesz mój cenny czas. To co tu jeszcze robisz? Ktoś cię trzyma? Dobrze. Czego ty ode mnie chcesz? Już mówiłem, Saro, sztuka wymaga poświęceń.
wielkich poświęceń. Kotek. Wielu. Co ty ze sztuką masz wspólnego, co? Przekonasz się. Dobrze, chodźmy do mnie. Nie przedstawiłeś się.